Bejsbolista. Zaskakujące posunięcie. Homerowie zakwalifikowali się do półfinału. Drużyna z Tokio jako pierwsza zapewniła sobie miejsce w końcowej fazie turnieju. Homerowie! Homerowie! Homerowie zachowali się wspaniale w części eliminacyjnej. Umieli również dać należytą odprawę tym, którzy chcieli ich wykluczyć z konkursu, zarzucając, że w drużynie gra pies Dżubę. Wspaniała wiadomość. Wygraliśmy! Wygraliśmy! Rozegraliśmy naprawdę wspaniały mecz. Yokiki! Jesteś wielki, Kanta. Byłeś niezaprzeczalną gwiazdą turnieju. Dziękuję. Oczywiście gram wyśmienicie, a kibice mnie po prostu uwielbiają. Czasem sekret powodzenia drużyny polega na tym, że w jej szeregach nie ma wybitnych graczy, tak jak jest właśnie w przypadku Homerów. A ja kim według ciebie jestem? Amatorem? Kanta, uspokój się. Twoje umiejętności nie podlegają dyskusji, ale prawdopodobnie sprawozdawca był pod wrażeniem doskonałej gry całej reszty drużyny. Masz rację, nie pomyślałem. Graliście świetnie i wszyscy przyczyniliście się do zwycięstwa. Jestem z was dumna, dzieciaczki. Wzruszający rodzinny obrazek. Ależ to siłacze. Spotkań nie wygrywa się dobrymi chęciami. Fakt, że doszli aż do półfinału, przewrócił im w głowach. Wystarczy jedna przegrana, aby zniszczyć wszystkie dotychczasowe osiągnięcia. Zobaczymy się w półfinałach. Do widzenia. Mają przed sobą jeszcze jeden mecz, a już są pewni, że wejdą do półfinału. Zarozumialcy. Są bardzo pewni siebie. Yokiki, rozchmurz się. Nie należy przywiązywać zbyt dużej wagi do słów. Denerwujące typy. Siłacze, siłacze! Mecz dopiero się rozpoczął, ale już zaznaczyła się wyraźna przewaga siłaczy. Wśród graczy wyróżnia się Lindua, którego błyskotliwe wyczyny możemy podziwiać. Są rzeczywiście znakomitą drużyną.
Wystarczy jedna przegrana, żeby zniszczyć dotychczasowe osiągnięcia. Świetny pałkarz, nie ma wątpliwości. To prawda, są przeciwnikami budzącymi respekt. Koniec spotkania. W półfinałach siłacze zmierzą się z Homerami. Nie dramatyzujcie, dzieciaczki. Im silniejszy przeciwnik, tym większa satysfakcja z wygranej. Jasne, musicie tylko walczyć. Obawiam się, że nie poradzę sobie z ich pałkarzem, jest zbyt silny. Jedyne, co możemy zrobić, to przy pomocy biegaczy zablokować grę, uniemożliwiając zdobycie baz. Słusznie. Gdyby nam się udało, stracilibyśmy mniej punktów. W każdym razie najważniejsza jest obrona, zwłaszcza na zapolu. Co chcesz przez to powiedzieć? Krytykujesz moją grę? Ależ skąd? Twoja obrona jest doskonała. Biegasz szybko, jesteś precyzyjny. Tak, Shikiro, jesteś fantastycznym graczem, a Dżubę świetnie chwyta piłki. U niego to chyba instynktowne. Myślę, że zrozumieliście, co miałem na myśli. Tak, musimy wykorzystać szybkość i umiejętność łapania, żeby zablokować ich grę. Właśnie tak, Shiro. Musimy zmienić całą dotychczasową taktykę. Do tej pory zawsze uczyliśmy się na błędach, ale ten mecz jest zbyt ważny. To delikatny moment. Nie stwarzajcie problemów wewnątrz drużyny. Racja. Musimy zebrać wszystkie siły i energię, aby znaleźć sposób na wygranie meczu. Racja, słusznie, tak zrobimy. Tak, Ikiro. Yukiki, chodź na trening. Nie, nie, dziękuję. Czemu nie? Już nie należę do drużyny. Kto tak powiedział? Nikt. Ja to mówię. Dlaczego? Co się stało? Trudno jest dobrze grać, zwłaszcza w tak ważnym meczu. Jeśli coś ci nie wychodzi, to za wszelką cenę próbuj się poprawić. To nie takie proste. Spróbuj chociaż. Tylko wtedy będziesz mógł powiedzieć, że spełniłeś swój obowiązek. Próbuję, ale zawsze popełniam jakiś błąd. Już tracę nadzieję. A ja tracę cierpliwość. Posłuchaj. Spójrz tam, Yukiki. No śmiało, właś. Spróbuję. Miotacz Homerów nie może wykonać silnych rzutów, chociaż jest bardzo precyzyjny. I nie jest chyba zbyt odporny, dlatego musimy zmusić go, by wykonywał wiele rzutów i szybko się zmęczył. Co się stało? Kto krzyczał? Na pomoc! Mamusiu! Ten dzieciak jest z Homerów. Nie mogę się zdecydować, czy jestem głodny, czy bardziej senny.
Co się stało, Yokiki? Co się stało? Yokiki! Wysłaliście małego na przeszpiegi, to nie fair. Nie rozumiem, o czym pan mówi. Nie wykręcaj się, złapaliśmy go, gdy nas podsłuchiwał. Co takiego? To niesportowe zachowanie i nie spodziewaliśmy się czegoś takiego po was. Yokiki, co się stało? Mów, Yokiki! Dość tych wrzasków. Opowiedz nam wszystko. Wybaczcie. Chciałem okazać się przydatny. Zrozumiałem, że jako gracz nie jestem wiele wart, więc postanowiłem, że zdobędę informacje o taktyce przeciwników. Ale dlaczego? Nie chcę już grać w baseball. To niemożliwe, przecież nie znajdziemy teraz nikogo na twoje miejsce. Dlaczego o tym nie powiedziałeś? Przecież jesteśmy rodziną. Nie chcę grać. Yokiki, chodź tutaj. Świetnie, mamy więc zwycięstwo w kieszeni. Nie myślałem, że macie tak niepoważne problemy, no ale tak czy inaczej znajdźcie kogoś na jego miejsce, bo spotkanie się nie odbędzie i nie będziemy mogli wygrać. Yokiki! Mioko! Tu jestem. I jesteś sama? Gdzie Yokiki? Co się stało? To moja wina. Kazałam mu zrobić to, co zrobił. To znaczy? Szpiegować przeciwników. Ty mu podsunęłaś tę myśl? Tak, a teraz się wstydzę. Nie wierzę. Mówiłem, że Yokiki nie jest winien. Uspokój się, Mioko. Miałam szlachetne pobudki, ale środek wybrałam podły. Chciałam, żeby Yokiki został tak dobrym graczem jak Kanta i wszystko popsułam. Ależ Mioko, jeszcze wszystko da się naprawić. Yokiki, gdzie jesteś? Odpowiedz! Jest tam. Jesteś zarozumielcem. Miałbyś być najlepszym miotaczem Homerów? Nie, nie wierzę. Yokiki, będziesz najlepszym miotaczem Homerów. Oni nabijają się z ciebie. No to pokaż, co potrafisz. Proszę, tchórz go obleciał. Homerowie nie wygrają tych zawodów. Jesteś taki mały, że nie utrzymasz kija baseballowego. Łobuzy, tchórze, będziecie mieli ze mną do czynienia. Mioko się tym zajmie, zgoda? Zgoda? Zgoda, masz rację. Tym razem potraktuję ich bardzo surowo. Z mężczyznami trzeba postępować ostro i stanowczo, prawda, Kanto? Skoro tak mówicie, muszę wierzyć. Zostawcie to mnie. Pozwolisz, żeby z ciebie tak żartowali? Nie znoszę takich ludzi jak wy. A kto pozwala, by z niego strojono żarty, nie jest prawdziwym mężczyzną. Uważaj naszą przyjaźń za skończoną. Nie, Mioko. Może zmienię zdanie, jeśli udowodnisz, że jesteś dzielny. Nie pożałujesz, że obdarzyłaś mnie zaufaniem. Cieszę się. Jak ona to robi? Jest taka przekonująca. Kobieca intuicja i dyplomacja. Też dałbyś się nabrać. Yokiki! Ja będę łapaczem, a ty pokaż tym smarkaczom, co potrafisz. Dobrze. Gotów. Tym razem zrobię home run. Daj im nauczkę, pokaż, gdzie raki zimują. Yokiki, jesteś najlepszy.
Zbyt wysoki rzut, piłka nieważna. Nie przejmuj się jeszcze raz. Co za rzut? Nie przejmuj się. To znakomity pomysł. Jutro będziesz miotaczem, jesteś naszą tajną bronią. Przeciwnicy nie spodziewają się w ogóle takich rzutów. To fantastyczne. Poważnie? Ikiro Tobase, miotacz Homerów, gra dziś wyśmienicie. Spotkanie zapowiada się ciekawie. Na razie mamy remis. Nie udało mi się złapać ani jednej piłki, ale to nie moja wina. Nie martw się, niedługo nadejdzie twoja kolej i wtedy zgotujemy przeciwnikom niespodziankę. Na stanowisku pałkarza Kota Oyama. Dotarliśmy do czwartej rundy. Pałkarzem będzie słynny Kota Oyama. Być może on zadecyduje o losach spotkania. To 12 home run Oyamy w tych mistrzostwach. Mogą sobie rzucać jak chcą. Moje odbicia są po prostu zabójcze. Homerowie, Homerowie! Tak trzymać! Postarajcie się! Błąd pałkarza! Ostatnia runda. Homerowie prowadzą 4-3. Teraz siłacze są stroną atakującą. Nie ma autów, pierwsza i druga baza zajęte. Siłacze mają szansę na zwycięstwo. Nie mamy żadnego autu. Ikiro, wytrzymaj, weź się w garść. Piłka uciekła Ikikiemu, ale została schwytana przez Shikiro. Dwa auty. Serce mi na chwilę stanęło. Przepraszam, Shikiro, ale gram fatalnie, prawda? Nie przejmuj się, jeszcze mamy przewagę. Jeszcze jeden aut i wygrywamy. Poślij piłkę do Oyamy. Out! 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 Ikiro jest bardzo, bardzo zmęczony. Dla Homerów to chyba trudne chwile. Śmiało, chłopcy, teraz nadszedł nasz moment. Ikiro nie jest już w stanie rzucać. Trzeba go zmienić. Mamo, poproś o czas. Sędzia, czas. Miejsce Ikiro zajmie Yokiki. Co takiego? Co? Zaskakująca zmiana. Nie, to niesłychane. Ja się bardzo boję. Boję się. Bierz całą odwagę. Tylko ty możesz zadecydować o zwycięstwie. Nie myślałem, że do tego dojdzie. Od miesięcy gramy w baseball. Musisz nam wierzyć. Rzucaj tak jak wczoraj. Jestem pewien, że rzuty, które zaskoczyły tamtych, zaskoczą i siłaczy. Sam byłem zaskoczony. Skoro tak mówisz,
Pokaż mi oko, ile jesteś wart. Zależy ci na niej? Nie martw się, Mioko, wygram. Brawo, Yokiki, teraz mówisz jak mężczyzna. Śmiało, Yokiki, odwagi! Jesteśmy wszyscy zaskoczeni decyzją Homerów, którzy wprowadzili Yokikiego jako miotacza. Piłka w grze. Coś podobnego. Nigdy w życiu nie widziałem takiego rzutu. Do licha. Słabe odbicie pałkarza. Piłkę chwyta Yokiki. Udało się. Hurra! Wygraliśmy. Jesteśmy wspaniali. Yokiki, jesteś najlepszy. Brawo, niech żyją. Nigdy nie widziałem takiego rzutu. Coś ci się nie podoba? To najlepszy rzut, jaki ja widziałem. Może dla was. Niech żyje, hurra! Homerowie pokonali przeciwników dzięki Yokikiemu i zakwalifikowali się do finału. Lubię baseball. Dziękuję, że mi pomogliście. Brawo, brawo, Homerowie, niech żyją! Był to film z serii Baseballista. Wersja polska, Studio Publishing. Oh,